Po nieudanym przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Klonowej, Urząd Miejski podjął decyzję o rozpisaniu przetargu na tę inwestycję w formule projektuj i buduj. Ulica Klonowa jest to taka pozycja w budżecie miasta na ten rok, którą tak naprawdę wybrali sami mieszkańcy, bo jest to zwycięski projekt w suwalskim budżecie obywatelskim na rok 2016. Ta inwestycja zdobyła ponad 1300 głosów, dlatego też będzie ona w tym roku wykonana. Na początku roku ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy, który opracowałby dokumentację techniczną konieczną do wykonania, żeby rozpocząć tę inwestycję. Jednak nie znalazła się firma, która chciałaby to wykonać. Nie rozstrzygnęliśmy tego przetargu. Dlatego też ostatecznie podjęto decyzję, że ulica Klonowa zostanie wykonana w tak zwanej formule projektu i buduj i taki przetarg już został ogłoszony. Projektu i buduj oznacza to, że firma, która wygra przetarg, najpierw zaprojektuje tą ulicę, będzie starała się o stosowne pozwolenia, następnie ją wybuduje. Przebudowany zostanie odcinek ulicy Klonowej od bloku nr 43 do zespołu szkół nr 9. W budżecie obywatelskim zarezerwowano na ten cel blisko 600 tysięcy złotych. Ulica Klonowa na planowanym odcinku do przebudowy zyska przede wszystkim nową nawierzchnię asfaltową. Powstaną tam nowe parkingi, nowe oświetlenie, ale również ciąg pieszo-rowerowy. Oświetlenie pojawi się na odcinku od ulicy Świerkowej do ulicy Różanej. Oferty można składać do 10 kwietnia. Termin wykonania całego zadania to 30 listopada.